twojego domu. Będę do niego brać się, czynieniem w sercu swym. Pójdę przed jego tron z pieśnią chwał. Powiem dziś, że to jest dzień, który sprawił Pan. Wciąż cieszę się, bo radość da mi Pan. Będę do niego brać. Będę do niego brać się, czynieniem w sercu swym. Pójdę przed jego tron z pieśnią chwał. Powiem dziś, że to jest dzień, czytać Boże Słowo z Księgi proroka Ezechiela, z 37 rozdziału. Księga proroka Ezechiela, 37 rozdział. I wsłuchajmy się w treść tego słowa. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie: prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu: tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź, ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach, rzesza
bardzo wielka. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni: uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Nie wiem, dlaczego Pan tak sprawił, że przez ostatnie tygodnie dość często moimi myślami byłem właśnie w tym 37 rozdziale proroka Ezechiela. Może była to mowa do mnie, może było to jakieś wskazanie do mojego życia, ale Boże Słowo jest pisane nie tylko dla jednej osoby, nawet nie dla dwóch, ale dla wszystkich, którzy je czytają. I gdy analizowałem, rozważałem to słowo, to zauważyłem, czy przyglądałem się trzem prawdom zawartym w tym fragmencie Bożego Słowa. Po pierwsze, zastanawiałem się nad osobą proroka Ezechiela i nad ten temat chciałbym słów kilka powiedzieć. Po drugie, zastanawiałem się także nad doliną suchych kości, nad suchymi kośćmi i na ich temat także chciałbym przez moment pomedytować. I po trzecie, zastanawiałem się nad ożywczym tchnieniem. Odnoszę wrażenie, że jest to bardzo ważne, abyśmy się przypatrzyli tym trzem tematom. A więc najpierw, najsamprzód, osoba proroka Ezechiela. Kim był Ezechiel? Kim był ten człowiek? Kochani, wiemy z pierwszego rozdziału, z trzeciego wiersza, że był to kapłan, a więc osoba wysoce postawiona, bo kapłani w Izraelu byli ludźmi wysoce postawionymi. Ich obowiązywały zasady, których nie obowiązywały na przykład innych ludzi. Tak na przykład prorok, kapłan nie mógł się ożenić z wdową, bo taki był nakaz Pana, choć inni mogli to czynić. I inne nakazy obowiązywały kapłanów, które nie obowiązywały innych ludzi. Innych ludzi, w tym także zwłaszcza kapłanów, obowiązywało niedotykanie kości umarłych ludzi. Nawet nie mieli prawa rozpaczać, albo inaczej mówiąc, lamentować, jeśli ktoś umarł. Natomiast jeśli ktoś przypadkowo na drodze albo gdzieś na polu dotknął kości ludzkie, to musiał przejść określony proces oczyszczania, ponieważ dotykanie kości ludzkich znaczyło zanieczyszczenie się. Uważane było za zanieczyszczenie się. I oto ku naszemu zdumieniu ten kapłan, który poprzednio w poprzednich rozdziałach zasiada w gronie starszych, jest wysoce postawiony, decyduje, rozmawia ze starszymi, z przywódcami. Oto tego człowieka Bóg posyła jak gdyby wbrew swojemu słowu. Gdzie? Do Doliny Suchych Kości. Do Doliny Suchych Kości. Gdyby go posyłał gdzieś do jakiegoś wielkiego audytorium, w blasku fleszy gdyby stał, gdyby go witano oklaskami, transparentami, tak jak to bywa we zwyczaju we współczesnym świecie, że się wita transparentami ewangelistów, oklaskami, filmami i tak dalej, to prawdopodobnie nie budziłoby to mojego, zupełnie nie budziłoby to mojego zdumienia. Ale zobaczcie, Bóg posyła swojego kapłana, człowieka wysoce postawionego, w Dolinę Suchych Kości, aby chodził między suchymi kośćmi, aby był wśród suchych kości. I powiem tak, gdyby nie było to takie zdecydowane posłanie, a to było posłanie bardzo zdecydowane, bo w pierwszej myśli jest powiedziane, że spoczęła na nim ręka Pana. Tak jakby go uchwycił za włosy i trochę może gwałtem, trochę może siłą, trochę może przemocą przeniósł go do miejsca, do którego prawdopodobnie Ezechiel by sam nie poszedł, bo pamiętał o tym, że nie wolno dotykać kości ludzi umarłych. A więc z dobrej woli, z własnej woli, jak powiedzielibyśmy z nieprzymuszonej woli,
to prawdopodobnie Ezechiel by tam nie poszedł. Nie poszedłby tam, ponieważ no, wiedział, że się zanieczyści. Ale Bóg jak gdyby trochę siłą, trochę gwałtem, trochę przemocą to uczynił. Widzicie, Bóg mówi do ludzi w różnoraki sposób. Najczęściej mówi w sposób delikatny, w ciszy naszego serca. Tam słyszymy głos Ducha Świętego. Ale wtedy zawsze mamy wątpliwości, czy się nie pomyliłem. Czy to dobry głos słyszałem? Czy dobry głos słyszałem? Tu natomiast prorok nie miał żadnego wyjścia, bo tak jak powiedziałem, tak jakby ręka Pana uchwyciła go za włosy i przeniosła w inne miejsce. Podobny przypadek, kochani, spotykamy w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Tam oto spotykamy człowieka pełnego ducha, który nazywał się Filip. Głosił w Samarii, miał tłumy przed sobą, widział jak ślepi widzieli, widział jak głusi słyszeli, trędowaci byli oczyszczani, sparaliżowani, wstawali, demony wychodziły, a więc tylko sprowadzić telewizję i niech to wszystko nagrywa. Niech idzie wieść w świat, jak potężne przebudzenie Bóg dał w Samarii. I w pewnym momencie staje przed nim anioł i mówi: Filipie, opuść to miejsce, a idź na drogę pustynną. Gdyby to nie był anioł, gdyby to był jakiś człowiek, sugestia jakiegoś człowieka, to prawdopodobnie Filip by odpowiedział: człowieku, ja tu mam pracę, ja tu mam sukcesy, a ty mnie posyłasz na puste miejsce? Gdyby to nie był anioł, to wiele wątpliwości wkradałoby się do serca Filipa. Ale skoro stanął przed nim anioł, Filip nie miał żadnego wyjścia. Czasem Bóg tak postępuje. Czasem Bóg tak postępuje, że usiłuje coś osiągnąć w naszym życiu wbrew naszej woli, wbrew naszemu chceniu, wbrew naszemu podobaniu się. I wiecie, nie bardzo przemawia do mnie, jeśli ktoś mi mówi: ja się tego nie podejmę, ponieważ tego nie czuję. Ja tego nie czuję. Nie chodzi o to, czy czuję, czy nie czuję, chodzi o to, jaka jest wola Boża, czego Bóg chce. A więc czego, co Bóg chce osiągnąć. I przypatrzmy się jeszcze Ezechielowi. Podoba mi się niezwykle ta postać. Bo przecież Ezechiel mógł stanąć i powiedzieć: Panie Boże, ja nie będę robił nic wbrew Twojemu Słowu. Twoje Słowo powiada, że nie wolno dotykać suchych kości, a więc ja tego robił nie będę. Okazałby się wtedy człowiekiem nieposłusznym. Ale on okazał, mimo tego, iż się ze wszystkim nie zgadzał, nie było to wszystko jak gdyby poukładane w jego umyśle, on się okazał być człowiekiem jakim? Posłusznym. Nie zbuntował się, nie zawziął się, nie wycofał się, ale skoro Bóg tego chciał, on był gotów iść tam, do kogo Bóg posyła. A podobnie zresztą było z Filipem. Filip także, gdy usłyszał głos anioła, nie tupnął nogą, nie zgromił i nie powiedział: ja tu mam służbę i absolutnie z tego miejsca się nie ruszę. Okazał Filip także daleko idące posłuszeństwo. I w tym momencie pojawia się myśl, jak ważne jest nasze posłuszeństwo. Jak ważne jest nasze posłuszeństwo, by być tam, dokąd Bóg nas posyła, niezależnie od tego, czy my to czujemy, czy nam się to chce, czy nam się tego nie chce, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. To nie chodzi o to, co się nam podoba, gdzie my chcemy być, ale chodzi o to, dokąd Bóg nas posyła. Czy myślicie, że ci, którzy jeżdżą do Gorzyc, w pewnym momencie nie mogliby powiedzieć: nam się to nie podoba, to jest tak daleko, to jest takie trudne. Ale nie można się sprzeciwiać woli Bożej, skoro Bóg tego chce. Skoro Bóg tego chce. Oto Filip znalazł się w Dolinie Suchych Kości. Był posłuszny, posłuszny Bogu. Posłuszny Bogu. My znamy ludzi, którzy nie do końca byli posłuszni Bogu. Którzy chcieli swoją wolę przeprowadzić, choć znali wolę Bożą. Takim człowiekiem jest na przykład Saul, pierwszy król izraelski. Bóg pewnych rzeczy od niego wymagał, ale on do woli Bożej dołączył swoją wolę, swoje chcenie, swoje zapatrywanie. I jak skończył?
Każdy, kto czyta Biblię, wie, że skończył bardzo, bardzo tragicznie. Że w końcu Duch Święty od niego odstąpił, a duch zły zaczął go trapić. Takie są efekty nieposłuszeństwa woli Bożej. Biblia powiada, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak grzech czarowania. A posłuszeństwo jest lepsze nawet niż ofiara. A więc lepsze niż ofiara. I w tym momencie zadawałem sobie pytanie, analizując to słowo: Panie, czy ja zawsze byłem przez moje życie, przez cykl mojego życia, w każdym dniu posłuszny woli Twojej? I muszę ze zgrozą i z bólem stwierdzić, że nie zawsze. Nie zawsze. I że chyba następuje czas rozliczania się przed Panem z mojego także nieposłuszeństwa. Że muszę szukać oblicza Bożego, aby Bóg mi wybaczył te wszystkie przypadki, te wszystkie sytuacje, w których byłem Mu choćby w najmniejszej piędzi nieposłuszny. Ezechiel okazał się być człowiekiem posłusznym, choć trochę przymuszonym, ale był posłuszny. Kochani, drogie siostry i drodzy bracia, jeśli Pan nas do czegoś przynagla, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, rezygnujmy z naszego ja, rezygnujmy z naszych racji, rezygnujmy z swoich przywilejów, a poddawajmy się woli Bożej. Poddawajmy się tym Bożym oczekiwaniom. Tak, zgadza się. Łatwo jest być posłusznym wtedy, kiedy Bóg czegoś łatwego, przyjemnego od nas wymaga. Łatwo być posłusznym wtedy, gdy Bóg nam coś łatwego oferuje, coś nam zleca. Zdecydowanie trudniej jest stać się posłusznym Bogu wtedy, kiedy wiemy, że droga będzie wiodła pod górę. Że to nie będzie droga usłana różami. A nawet jeśli, to będą to róże pełne cierni. Wtedy jest trudniej podjąć decyzję, prawda? I zwróćcie uwagę, że nawet taki prorok jak Jonasz, choć on był prorokiem pańskim, on prorokował wcześniej, o tym czytamy, a jednak gdy go Bóg posyłał do Niniwy, nie mógł tego zrozumieć. Jak to? Do Niniwy? Przecież Niniwczycy to największy wróg Izraela. Przecież oni nas napadają, oni nas obrabowują, oni nam tyle szkody i krzywdy przyniosą i ja mam pójść tam do nich i głosić im, zwiastować im przebaczenie? Pamiętacie, kupił bilet do Tarsu, w drugą stronę do Hiszpanii, aby uciekać przed wypełnieniem woli Bożej. Nigdzie nie uciekniesz przed wolą Bożą. Dokądkolwiek byś nie uciekał, wbrew woli Bożej, Bóg i tak pójdzie z tobą. Aby cię zawrócić, jeśli się to mu uda, jeśli się zdecydujesz. A jeśli się nie zdecydujesz, może nastąpić to, co nastąpiło z Saulem. A więc kiedy się zastanawiałem nad Ezechielem, to podziwiałem go za jego posłuszeństwo. Choć on osobiście, jako Ezechiel, miał wiele wątpliwości, a jednak Bóg, oczekując tego od niego, spotkał Ezechiela gotowego wypełnić swoją wolę, wolę Bożą. I druga myśl, która mi towarzyszyła podczas zastanawiania się nad tym tematem, to Dolina Suchych Kości. Skąd się wzięły w tej Dolinie Suchych Kości? Już kiedyś na ten temat także tutaj przy innej okazji usługiwałem. To nie było pobojowisko. Tam się nie toczyła żadna walka. Tam nie ginęli żołnierze i powiedzmy te trupy spowodowały, że zamieniła się ona w suche kości, ta dolina. To nie było też cmentarzysko, na którym znajdowały się te suche kości. Te suche kości to jest symboliczne przedstawienie, jak zresztą ten wiersz 10 powiada, przepraszam, 11. Te suche kości to symboliczne przedstawienie Izraela. Izraela. Ale nie myślmy tylko o Izraelu, bo dzisiaj duchowym Izraelem my jesteśmy. Oni są cielesnym Izraelem, a my jesteśmy duchowym Izraelem. Skoro do nich się to odnosiło w sensie fizycznym, do nas to się może odnosić w sensie duchowym. Kim byli Izraelici? Zadajmy sobie to pytanie, choć odpowiedź na nie już pewnie znamy. Izraelici, naród izraelski, to był najbardziej religijny naród świata.
co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. To był najbardziej prawowierny naród świata. Mieli swoje świątynie, mieli całą liturgię świątynną, mieli swoich kapłanów, mieli swoją tradycję sięgającą aż do Abrahama, Izaaka, Jakuba, na którą się zresztą często powoływali. A więc mieli tak wiele od strony zewnętrznej, od strony religijności, jakbyśmy to powiedzieli. Mieli tak wiele, jak żaden inny naród. Moglibyśmy powiedzieć, mieli tak dalece poznanie prawdy, jak żaden inny naród, który ich otaczał. Inne narody czciły wielobóstwo, oni czcili jednego Jahwe. Inne narody zajmowały się praktykami bałwochwalczymi. Oni starali się tego uniknąć. A jednak zwróćcie uwagę, choć takimi byli, na skutek pewnych sytuacji, na skutek pewnych okoliczności doszło do tragedii. No bo czyż nie jest to tragedią, że człowiek traci nadzieję? Czyż to nie jest tragedia? Nawet jeśli ktoś jest śmiertelnie chory, to zawsze pozostaje przynajmniej odrobina, iskierka czego? Tragiczna jest sytuacja człowieka, który już stracił w ogóle nadzieję. Nigdy nie dopuszczaj do tego, abyś pozbył się ostatniej deski, jaką jest nadzieja. Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. A tak, najmniejsza iskierka nadziei jeszcze może odwrócić sytuację. Jeśli natomiast ktoś stracił już nadzieję, no to wiadomo, że jak to się mówi w tym świecie, można już nad tym postawić krzyżyk. Ale wierzący człowiek nie powinien tracić nadziei. Do końca powinien mieć nadzieję. Przecież nasza nadzieja to nie w nas, my nadzieję pokładamy nie sami w sobie. Apostoł Paweł powiada, że był w takiej sytuacji, że już stracił nadzieję w swoje możliwości. Ale wtedy jeszcze pozostaje dla wierzącego człowieka ta błogosławiona, niezawodna nadzieja, jaką jest Bóg. My naszą nadzieję pokładamy w Bogu. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach człowiek wierzący może podnosić swoje oczy, swoją nadzieję ku Bogu. Tymczasem oni sami stwierdzili, że stracili już nadzieję. To jest tragiczna sytuacja takiego człowieka, który stracił nadzieję. Tragiczna jest sytuacja takiego małżeństwa, które straciło nadzieję, że będzie lepiej. To jest tragiczna sytuacja takiej rodziny, która straciła nadzieję, że to się da pozbierać. Tragiczna sytuacja, jeśli ludzie tracą nadzieję. A oni tę nadzieję stracili. Zapytać bym chciał, czy mieli powody do tego, żeby stracić nadzieję? Czy kiedykolwiek Bóg doprowadził ich życie do takiego stanu, że już naprawdę nie było żadnej nadziei? Nawet jeśli się znaleźli w takiej sytuacji, że zdawało się po ludzku rzecz biorąc, że nie ma już żadnej nadziei, nadzieja przychodziła. Czyż tak nie bywało, kiedy byli w Egipcie? Zdawało się, że nikt ich nie wyrwie z tego najpotężniejszego mocarstwa świata. A jednak Bóg ich wyrwał. Czy wtedy, jak stali nad Morzem Czerwonym, z jednej strony armia egipska, z drugiej strony falujące morze, czy była jakaś nadzieja? Ale błogosławiony człowiek, który nie upada w swojej nadziei. Bo jeśli potrafimy trwać w nadziei, Bóg pośpiesza z pomocą. Jeśli rezygnujemy z nadziei, jeśli już wyzbywamy się nadziei, mówimy absolutnie już nie mam żadnej nadziei, to znaczy, że odbieramy Bogu szansę na działanie. To znaczy, że godzimy się z naszym fatum, godzimy się z naszym przegraniem. Oni stracili nadzieję. Rzeczywiście należałoby zapłakać nad tą ich religijnością. I cóż im dała ta zewnętrzność? I cóż im dała ta świątynia, te synagogi, ci kapłani, ta rozbudowana liturgia, te zwyczaje, ta tradycja, skoro oni nie mieli już żadnej nadziei. A więc nie zawsze, nie, inaczej. To, co zewnętrzne,
to, co zewnętrzne, nie zawsze pokrywa się z tym, co jest we wnętrzu. Zewnętrznie mieli, jak powiadam, tak wiele, ale wewnątrz stracili nadzieję. Dalej o nich czytamy, że oni sami doszli do wniosku, że znaleźli się w takiej sytuacji, że nie mając już żadnej nadziei, zginęli. A więc umarli. Choć fizycznie żyli, choć fizycznie się poruszali, istnieli, egzystowali, to wewnętrznie doszli do wniosku, że zginęli. A zatem, że umarli duchowo. Biblia co prawda powiada, że my wszyscy byliśmy kiedyś umarli duchowo. Prawda? Byliśmy. Ale zostaliśmy ożywieni. I wy, którzy byliście umarli przez upadki, grzechy wasze wraz z Chrystusem, zostaliście ożywieni. A zatem, choć tak wiele mieli, choć się na to powoływać mogli, wewnętrznie jednak byli ludźmi bez nadziei, umarłymi duchowo. I tak to może być, drogi przyjacielu, jeśli jesteś tutaj jeszcze jako nienarodzony na nowo. Możesz uczestniczyć w wszystkich zwyczajach swojego Kościoła. Możesz się powoływać na przedługą, bogatą tradycję swojego Kościoła. To może być Kościół Ziemiosiątkowy. Możesz się powoływać na tradycję swoich ojców, sięgającą roku 1900. Możesz się powoływać na tradycję swojego Kościoła, sięgającą początku wieków. Możesz zewnętrznie chlubić się liturgią, do której się przyzwyczaiłeś. Ktoś kiedyś mi powiedział, ach, w waszym kościele to taka prostota, ani kapłanów w szatach, ani dzwonków, ani świec, po prostu szarość. A więc chodzi, zauważam więc, że jak bardzo ludzie przywiązują wagę do tego, co jest na zewnątrz. Ale czy Boga aż tak bardzo to interesuje? Czy to może wpływać na jakieś nasze wewnętrzne doznania? Czy może? Okazuje się, iż prorok Samuel powiedział, że Bóg nie patrzy na to, co jest na zewnątrz, ale patrzy na serce. Pierwsi chrześcijanie, że wspomnę o nich, zbierali się w katakumbach, zbierali się w pieczarach. Tam nie było tej zewnętrznej oprawy, ale cechą charakterystyczną było to, że tam w wnętrzu ich było życie. Tam w ich wnętrzu pulsowało życie Chrystusa, ponieważ z Chrystusem byli pojednani, z Chrystusem ożywieni. Z Chrystusem pojednani, z Chrystusem ożywieni. Tym czegoś brakowało. Przy tym wszystkim, przy tym zabieganiu wokół tych liturgicznych, tych zwyczajnych rzeczy, zewnętrznych rzeczy, zapomnieli o swoim wnętrzu. Zapomnieli o swoim wnętrzu. Ostatnio czytałem pewne świadectwo, które mną wstrząsnęło. I przechodzę w tej chwili do trzeciego tematu. Ożywcze tchnienie. I czytałem pewne świadectwo, które mną wstrząsnęło. Bo ktoś opowiadał, że w momencie, kiedy ożywcze tchnienie, ruach, Duch Święty na niego zstąpił, to nagle rytuały, to nagle tradycja kościelna, to nagle liturgia stała się czymś dla niego osobliwym i szczególnym. Pomyślałem, o biedny człowieku, skąd zstąpił na ciebie ten duch? Bo jeśli ja znam Biblię, to wiem, że kiedy ruach, ożywcze tchnienie, Duch Święty zstępuje, to zawsze Jezus jest wywyższany. Czy nie tak? Przecież On powiedział, kiedy Duch Święty, a więc to ożywcze tchnienie przyjdzie, On mnie uwielbił. A więc jeśli ożywcze tchnienie, Duch Święty, zstąpienie którego będziemy świętować niebawem, ożywia w tobie, pogłębia w tobie to, co zewnętrzne, jesteś na błędnej drodze. Bo Duch Święty nie przyszedł po to, żeby utwierdzać ich w przekonaniu, że tradycja jest ważna,
że rytuały są ważne, że inne zewnętrzne rzeczy są ważne. Okazuje się, że oni to wszystko mieli, ale wewnętrznie byli umarłymi. Duch Święty, kiedy przychodzi, to wówczas przede wszystkim ożywia naszego ducha. Możemy zewnętrznie wyglądać zupełnie prymitywnie, ubogo, szaro, ale wewnątrz nas będzie pulsować życie, życie Chrystusa. I właśnie Ezechiel otrzymał polecenie. Polecenie polegające nie na tym, aby rozbudowywać liturgię, zwyczaje i obrzędy, aby rozbudowywać dogmaty, ale żeby modlić się o przyjście ożywczego tchnienia. A kiedy mówimy o ożywczym tchnieniu, to oczywiście mamy na myśli Ducha Świętego. Mamy na myśli Ducha Świętego. O to się miał modlić Ezechiel. To nie było złe, co oni mieli. Niektóre ich praktyki były przez Boga ustanowione, ale same praktyki nie prowadzą jeszcze do duchowego życia, do duchowego ożywienia. Możesz uczęszczać 10 razy dziennie do kościoła, uczestniczyć w tych samych obrzędach, ale możesz być osobą martwą, ktoś mi podpowiada. I słusznie, możesz. Dlatego Ezechiel otrzymał polecenie, aby się modlić o zstąpienie ożywczego tchnienia. Kiedy mówię o tym, myślę także o zborze w Efezie, a jego historia jest przedstawiona w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. Przyszedł tam do tego zboru apostoł Paweł i było tam 12 ludzi, chrześcijan, ale Paweł coś w nich zauważył. Paweł zauważył, że choć zewnętrznie wszystko wygląda jak najlepiej, zewnętrznie nie ma tu nic do zarzucenia, nawrócili się, zostali ochrzczeni w wodzie, a więc zewnętrznie wszystko jest na swoim miejscu. Ale Paweł zauważył, że czegoś tym ludziom jednak nie dostaje. I dlatego pierwsze jego pytanie, jakie im zadał, brzmiało: ja użyję tego słownictwa. Czy zstąpiło na was ożywcze tchnienie? Czy przyjęliście Ducha Świętego, gdyście uwierzyli? Czy to życie Ducha pulsuje w was? I nagle oni ze zdumienia otworzyli oczy i powiedzieli: my nawet nie słyszeliśmy, że jest ożywcze tchnienie. Że to wszystko, co jest, co się zamieniło w suche kości, albo co wygląda na suche kości, co w zasadzie pozbawia nas nawet nadziei i no nie mamy żadnej perspektywy życia przed sobą, życia wiecznego. My nawet o tym nie słyszeliśmy. Wtedy Paweł wkłada na nich ręce i modli się, aby przyszło na nich ożywcze tchnienie. I że ich sytuacja, ich życie zostało zmienione, nie ulega wątpliwości. Świadczy o tym list apostoła Pawła do Efezjan, uważany za jeden z najbardziej duchowych listów, pisany do najbardziej duchowych ludzi. Nie cielesnych, tak jak Koryntianie, ale najbardziej duchowych ludzi. A więc trzecia myśl, która mi towarzyszyła w medytacji, w rozważaniu nad tym fragmentem, to troska o to, aby ożywcze tchnienie Ducha Świętego bezustannie wstępowało na nas. Bracia i siostry, każdy kościół może się zamienić w suche kości. Każdy kościół. I historia o tym mówi, potężne przebudzenia czasów Wesleya i inne, gdy zaczęli za bardzo zwracać uwagę na to, co zewnętrzne, stracili z oczu to, co najważniejsze. Wewnętrzne. Wewnętrzne przeżycia, wewnętrzną społeczność, wewnętrzne wyczulenie na ożywcze tchnienie. Gdy będziecie świętować Dzień Zielonych Świąt, ja niestety, jak powiedziałem, będę w tym czasie w Dolnym Żukowie, przypominajcie sobie rolę Ducha Świętego. Ale nie tylko przypominajcie, chciejcie uczestniczyć w tym, co Duch Święty chce wykonywać, chce
spowodować ożywienie. Tak bardzo się cieszyłem z ostatniej myśli, której nie podkreśliłem tutaj. Choć była to Dolina Suchych Kości, choć było to beznadziejne, choć to wszystko świadczyło o wszechogarniającej śmierci, a jednak gdy ustąpiło żywcze tchnienie, to wszystko się zazieleniło. Niech Duch Święty sprawia to dzieło, bo On po to przyszedł, aby ożywiać. I my dwie myśli chciałbym na koniec pozostawić i o nie zapytać. Jak jest z Twoim posłuszeństwem? Czy byłeś gotów pójść tam, gdzie wydawało Ci się, że warto pójść? A odmówiłeś Bogu, by pójść tam, dokąd Bóg chciał, abyś poszedł, bo to się nie zgadzało z Twoim zrozumieniem, z Twoim pojęciem służenia Bogu? Tak, Jonasz też tego nie rozumiał. Ezechiel pewnie też tego nie rozumiał. I pewnie tego nie rozumiał Filip. Ale okazuje się, że Bóg wiedział, co robi. I może ominąć wolę Bożą. To jest pierwsza myśl. I jeśli tak, to dzisiaj trzeba by było przeprosić Boga. Powiedzieć, Boże, wybacz, że się rozminęliśmy. Ty chciałeś, żebym zrobił to, a ja zrobiłem to, co dla mnie się wydawało być wygodne. To jest to pierwsze. Po drugie, czy przypadkiem, ja nikogo nie osądzam, bo ja mówię, odnoszę to słowo do siebie, czy przypadkiem, patrząc na swoje życie, nie postrzegasz go jako taką suchą kość, w której nie tętni życie ducha, która kieruje się zmysłami, która kieruje się ciałem, która kieruje się swoimi zwyczajami. Może w powołaniu się nawet ojciec mój był, dziadek mój był taki, ja już taki pozostanę. Czy nie widzisz siebie przypadkiem jako taką suchą kość leżącą gdzieś w wyschłej dolinie? Nie masz żadnej nadziei. Nie widzisz nawet żadnej potrzeby, żeby się jakaś nadzieja pojawiała, żeby nastąpiła zmiana w Twoich okolicznościach. Po drugie, gdybym Ciebie zapytał, tak jak w ubiegłą niedzielę zapytałem pewnego młodego człowieka, z którym rozmawiałem, młody człowieku, a czy masz pewność zbawienia? O, to byłaby zarozumiałość, gdybym tak myślał, że mam pewność zbawienia. Któż to może wiedzieć? Powiedziałem, możesz wiedzieć. Bo Biblia mówi, że tym, którzy Go przyjęli, dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. A zatem, drodzy bracia i siostry, rozważmy to słowo w naszych sercach. Przemyślmy to słowo. Raz jeszcze do niego wróćmy przy okazji poobiedniego czytania. I umiejscowiajmy siebie w tym słowie. Czy jesteśmy ludźmi ciągle jeszcze leżącymi, ja nie mówię o wszystkich, może pojedynczych osobach, leżącymi w Dolinie Suchych Kości, czy należymy już do tych, którzy powstali jako ożywiona przez ożywcze tchnienie potężna armia? Czy jesteśmy ludźmi?